Siemano, tutaj Rawson z kanału Rawson Games, tam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Legends of Runeterra. Moi drodzy, zanim zaczniemy, zapraszam Was serdecznie do wspierania mojej pasji poprzez SMS oraz poprzez PayPal. Zbieram pieniądze na HyperX Quadcast lub na inny mikrofon. Moi drodzy, znowu bierzemy się za kolejną ekspedycję. Tym razem mamy trial numer 2, tak więc lecimy. Zobaczymy, co nam się wylosuje. Więc tak, wylosowało nam się Maokai, Seyuyani i Garen, tak? Widzę, że tutaj można stworzyć Dex Demashi Noxusa. Nie Nexusa, tylko Noxusa. Billwater i Freyjord. Freyjord oraz... Już tutaj nie pamiętam, jak się to nazywało. Jakieś tam katy ciemności, czy coś takiego. Więc tak, mamy Maokai, Ancient Evio, Raiding Party oraz Crimson Guard. Maokai, Blood Awaken, Black Spear. Tutaj mamy Seyuyani, Wolf Rider, Speedwalker. Tutaj mamy Garena, Brit Steel Protector oraz Vanguarda. Raiding Party wybrać? No nie wiem właśnie. Maokai? Maokai może? Zagrajmy może na tych katach ciemności w Freyjord. Więc tak, mamy tutaj znowu Raiding Party, Aran Chlopia oraz The Machine Steel. Tutaj mamy akurat takie, że tak to ujmę, stwory z Noxusa i z ciemności, natomiast tutaj mamy karty z Billwater oraz Freyjord. Musiałbym wybrać Freyjord, bo akurat mamy Seyuyani i musimy grać na ten deck, nie? No dobrze, albo Raiding Party, albo to. Wybieram to, bo akurat ma damage. To jest akurat słabe niestety, wybiorę to. Wild Peak. Dutch doesn't hold back those guys. Weź może to. Dobra, trzeba mieć tutaj teraz stwory, nie? Weź może to. A jeszcze Devil, nie? Tak, weźmiemy to. Akurat nie mamy jedynek, więc weźmy to. Tutaj mamy Poro znowu. Mało mamy dwójek. To jest akurat dobra. Nie no, weźmiemy to. Albo... Chwileczkę, ile mamy tutaj kart?
Czy mam jakieś fajne czary? No nie za bardzo. Dobra, weź to. Frozen Solid. To jest okej. Poro mamy znowu. Może coś do dobrania weźmy. Może znowu poro. Frozen Solid. Wolę Frozen Solid. Raiding Party. Weź to. Deal 3 to each enemy once was summoned this round. Aha, okej. Okay. To mogę to weź wziąć w takim razie. Akurat mamy mało kart ciemności, więc wolałbym wziąć to. Ja bym wybrał to tym razem. Raiding Party. Raiding Party może. I tak, możemy tutaj zmienić te karty na inne. Give Alice +2/+2 and overhand this round. Mogę to zamienić, bo to jest akurat dobre. Nie mamy akurat siódemki, więc mogę to wziąć. Tutaj Frostbite tylko. No tutaj... No nie za bardzo, wolę to mieć. No i super, no i teraz możemy wystartować z kolejnym meczykiem. Tak więc play i go. A niepotrzebne mi to jest w ogóle. Czemu mi się to nie pojawia w ogóle? O, teraz, okej. Okay. Jak się kliknie Ctrl Z, to teraz jest tak, że mogę wziąć deck i tyle. A właśnie. Teraz to jakoś inaczej to chodzi. Dobra, mamy jedynkę, więc całkiem spoko. Tak więc lecimy. Jedynka i go. Ta karta jest akurat bardzo dobra. Kurwa, mogłem zaatakować. Ja pierdolę. Ażem głupi, kurwa. Ażem głupi. A, to jest działa na plunder, kurwa. No niestety, false start.
Cóż. Aha. Też tutaj nie zaatakuje. No, no niestety fastat, kurwa. No, z głupoty własnej. Czyli rozumiem, że masz tutaj na Tulisa. No, no niedobrze. Weź tego gościa. On jest akurat dobry. Kurwa mać. Ropas. Trzeba się bronić jakoś. Okej, okay, może być. Dawaj tutaj pajączka. I chyba tyle zrobimy, blok. Nice. Teraz mogę go zajebać, to. No i super. Okej. To jest spoko akurat. A tak, co ci tam szkodzi? A no, pierwszy atak w końcu. Mhm. Takie coś. Draw a card to away from deep. Ja ci zaraz dam. Nie ma czegoś takiego. Ja sobie tak nie życzę. O, ma okej, okej. Maokai jest spoko, więc możemy go wziąć. A, nie mamy tutaj karty. Dobra, weź. Dobra, weź tak. Spróbujmy. Tego akurat go nie zajebało, nie? Jest trochę słabiutko. Ten już ma 15 kat. Zrób może tak. Dobra. Jest zajebiście. Mogę wziąć od razu to już. Zobaczymy, co teraz weźmie. Czy na Tulisa, ta na Tulis. Dobra. Weź tak. Ups. Problemy. A, to jest na tą rundę, tak? Okej. Okay. To fajnie. Osiem HP. Okej. Co to jest w ogóle? Mhm. To fajnie. Fajnie, że mamy tego gościa. Za ile? Za... No, nie wiem ile.
O, brał mi jeszcze. Pas. Kurwa, jeszcze tego chuje brakowało. Ja pierdolę. Ci co, ci mamy już dzieci, czy... Tak, chyba mamy dzieci. Może dobierz kartę jakąś fajną. Dobra, jest to. Może mi się sprzedać mocno. Zrób tak. Zablokujemy go. Zrób tak i tyle. Później przyzwiemy tego gościa i będzie super. No i tak się stało. No i fajnie. Dobra. Tak. Lecisz? Ten akurat nie może zblokować. O, weźmy tak. No i chuj. Trzeba HP tylko berwie. O, fajnie karty palisz, widzę. To jest okej. No bez szans tym razem. Destruction feeds my fire. Masz pociski? Co? Bo ja już nie wiem. Aha. Kradzisz karty. To fajna kradzisz kart. Dodatkowo tak, jasne. Dobra. Enemy Nexus, ty kurwo. Men are oafish, unsuited to war. Your side are neither men nor beasts. Zrobić tak jeszcze? Mogę zrobić tak. Aha, jeszcze tak, no tak, pewnie. Dobra. Ciekawe, czy zblokuje tymi pajęczkami. Zobaczymy. You are safe with Brom. Tak, zblokuje. No niestety, przeżyję kilku. No to GG raczej. No teraz to... Dobra, atakuj tam, co ci tam szkodzi.
Dobra, skipuj to. Nie chcę tego widzieć. Nie chcę tego widzieć, poważnie. No to co? No to lecimy dalej, nie? Dobra, mamy tutaj do wymiany Poro na Unsigna. Poro na Battle Fury. No i Park Mentali na Trappera. Nie chcę żadnych zmian, więc skipujemy. Play. No niestety chujnia. Kurde, nie chciałbym, żeby to się pojawiało. Nie lubię czegoś takiego. Dobra, okej. Jest jedynka, super. No, to jeszcze jest. Challenger. Słabiutko. Ale weźmy go. Trzeba go brać. No to jeszcze pewnie, kurwa. Wszystko weź. Weź Poro. Feel the sizzle. Ready? Aim. No one goes hungry. Do you want to name me Nexus? Zrób tak, żeby go jakoś zniszczyć. Tyle zrobimy. Bo to jest akurat gówno i tak. Empty mana gem. Zrób tak, może. Okej, może być. To lecimy z pustym gemem, nie? Tak. To jest okej. To jest swój niedobra, bo może zaatakować w każdej chwili. Więc trzeba wziąć to. Bank. Serio? O ja pierdolę. Pas. Transform an ally into a random 5 cost follower from any faction. Za 4. Co to za gunwo w ogóle? Pas. Okej. Atakuję od razu.
Okej. Tym razem o barwie, więc mogę wziąć to. Lecimy. A. To są morskie stwory. Nie wiedziałem, że można tak też mieć, nie? Że można mieć na ręce trzy frakcje. No, trzeba teraz uważać. Bo może się tutaj wzmocnić. To potężnie. Tak robisz? Okej. Aha, tak jeszcze. Dobra. Fiora? To biorę to. To jest spoko. Jedną kartę dobrał. Zamroź tego teraz. Tak, zrób. Masz jakąś fajną kartę? No, kolego, co jest z tobą? Może przedstawię tutaj ten deck trochę. To miejsce. O. Żeby jakoś fajnie wyszło. No, co jest z tobą, koleś? Już się podałeś? O, jeszcze żyjesz. Aha, czar. O kurwa. No tego to ja się nie spodziewałem, że może mieć Mystic Shot. No to... Franca zdechła. W bardzo szybkim tempie. Ale to nic, mamy to. Możemy tego użyć. No i chyba GG dla mnie, nie? O kurwa. Co to jest w ogóle? When I summon a golden narwhal for your opponent. Wziąć to? Wezmę to. Za 5. Okej. Okay. Zaoszczędzimy sobie manę i kończymy turę. No i super, GG. Elo? Tak się powinno wygrywać.
Tak się powinno wygrywać, moi drodzy. A, bliziutko. No, tak więc wybieramy teraz legendę. Co możemy tutaj wybrać? Może to wybierzemy, bo akurat ten deck mi pasuje. No dobrze, słyszymy się w kolejnym odcinku z gry Legends of Runeterra. Już w następnym dniu, tak więc na razie i cześć. Jeśli spodobał Ci się mój film, kliknij kciuka w górę, skomentuj film oraz subskrybuj mój kanał. A hejterom życzę palca w dupie. Nara.